A więc tak, ustaliłem z panią, bo pani jakiś tam wypadek zrobiła i aby nie musiała jeździć, to napisałem jej, żeby upoważnienie mi przesłała na WhatsAppa, bo ludzie nie wiedzą, że można. Ja sobie odbiorę ten samochód. Ona mówi, że teraz nie idzie do warsztatu, tylko żeby go przeparkować, żeby tam mandatu nie dostała. Także ja sobie gdzieś tam przeparkuję na spokojne miejsce. Kobieta, co tam słyszałem, dziecko płakało gdzieś tam z tyłu, marudziło, także malutkie. Także niech sobie w domu zostanie w ciepełku, a ja sprawę załatwię. I jedziemy. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ależ mnie ta noga boli. I co my tu mamy? Golfik. Grubo. Zobaczcie. Koła w ogóle nie ma. Kurde, on na ziemi siedzi. Ja pierniczę. Trzeba będzie uważać, jak będę brał kurtynę rozwalona. O. No dobra. Na te trzy koła szlemy założymy. Thank you.
Zobaczcie, korzeń idzie po całości przy krawężniku. Dziwna rzecz. I teraz, jak ja mam go tu zaczepić? Amortyzator też się nie trzyma. Tam będzie trzeba za uchwyt, za łapę. Tu. Kurde. To wszystko i tak złom. Bez znaczenia. Kurde, to wszystko jest na ziemi, silnik, wszystko. To już jest złom. Zobaczymy, jak tak pójdzie. No i dygitar. Zobacz, jak to wygląda.
kierowca BMW. Jeszcze po wypadku nie sprzątnąłem, on już będzie parkował. Bała dno bisien. Po wstępnych oględzinach okazało się, że samochód gubi jakiś płyn, no coś mu wycieka. Najprawdopodobniej jest to płyn chłodniczy, ale co za tym idzie, muszę go wywieźć jak najdalej poza strefę centrum, poza strefę płatnego parkowania, ponieważ tam co rusz chodzi straż miejska albo policja, sprawdza samochody, czy mają opłacone parkingi. A tam, gdzie go zawiozę, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś go zauważy. Jak się później okazało, po rozmowie telefonicznej, kobieta pojechała na jakiś urlop na 2 tygodnie i po 2 tygodniach obiecała, że zabierze go z miejsca, do którego teraz jadę. Jeżeli tego nie uczyni, to niestety, ale zostanie obciążona dodatkowymi kosztami odholowania samochodu. Golfika odwiozę w tajemne miejsce parkingowe, o którym nikt nie wie, a które znajduje się w Berlinie, w dzielnicy Schöneberg, na ulicy Vorarlbergadamm, na moście Hermann Ganswitz Brücke. O, i tu należałoby się zatrzymać. Kto to był Hermann Ganswitz? Pewnie nie wiecie. A człowiek ten urodził się w 1856 roku na obecnych ziemiach polskich. Wtedy to był jeszcze królewiec. Jeżeli jesteś ciekawy, co Hermann robił, no to już ci mówię. Według mnie Hermann wyprzedzał swoje czasy o lata świetlne. I to dosłownie, ponieważ Hermann miał w głowie statki kosmiczne, helikoptery, silniki, a dokładniej, miał w głowie statek kosmiczny. Ale żeby statek kosmiczny wznieść na orbitę, no to zbudował helikopter. Żeby helikopter wznieść na orbitę, no to zbudował silnik spalinowy i tak dalej. Prześlę wam link w opisie, możecie sobie poczytać o nim, bo naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Znowu się żarówka spaliła, no. Świeci. To jest napęd na dźwig. Musi się zaświecić na czerwono i tu się musi pojawić taki znaczek. Rozładujemy tego Golfa. Tam jeszcze cieknie z niego. Niedobrze.
tego złomu tu nie potrzebuję.